Witam was, drogie dusze, z tej strony Lukas, a ja chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Dark Souls 2. Dobra, ruszamy dalej w zwiedzaniu tego miejsca. Jaki jest plan na ten odcinek? Wydaje mi się, że takie trzy podstawowe plany, jakie planuję na ten odcinek, to walka z opcjonalnym bossem, zwiedzanie oczywiście dalszej części tej lokacji, bo wiele rzeczy jeszcze nie odkryliśmy z tego co wiem, oraz oczywiście zebranie skarbów, które tutaj na nas czekają, a jest ich jeszcze trochę. Warto dodać, a przynajmniej ja chciałbym dodać, że bardzo mnie cieszy zaangażowanie widzów, coraz częstsze komentowanie, bardzo mnie to cieszy, że moje materiały wam się podobają i naprawdę ciężko to wyrazić słowami, ale naprawdę bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić dalej, oglądając moje materiały. No i tak powiedziałem, jeszcze jako tako nie było odpowiedzi odnośnie potencjalnych streamów. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Myślę, że to będzie całkiem niezłe zarówno wyzwanie dla mnie, jak i całkiem ciekawe po prostu doświadczenie, tak? Takie, można powiedzieć, obcowanie z widzem na żywo. No dobra, ale my już tak gadu-gadu, a warto zdobyć ten skarb przed nami. Znaczy, tak przynajmniej mi się wydaje, że warto, tylko że właśnie jest dosyć niebezpiecznie. Mam nadzieję, że się uda tam skoczyć. Zobaczymy. Także trzymajcie kciuki, bo podejrzewam, że nie będzie to takie proste, jak wygląda. No właśnie, tak myślałem. Wiwat dla pech. No, zgadzam się, graczu, całkowicie. Spróbujmy jeszcze raz. A w sumie nie trzeba było skakać, ale z drugiej strony mamy tu jakąś jaskinię. To możemy sobie tutaj się rozejrzeć, nie? A do tamtego skarbu możemy zawsze wrócić, ponieważ w zasadzie nic nam stamtąd nie ucieknie. Dobra, tutaj już widzimy, że mamy jakiegoś motylka. O, proszę bardzo, jest nad nami. Także rozwalmy go, żeby nas po prostu nie zatruwał. W przerwie między nagraniami w zasadzie nie robiłem nic. Dosłownie. Nic nie robiłem, bo stwierdziłem, że w sumie na razie nie ma potrzeby. Mamy kolejne motylki. Także tego zabijemy i jeszcze gdzieś nad nami jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ten skarpa się prosi, żeby była jakaś pułapka. Klasztorny amulet i dusza dumnego rycerza. Dobra. Jeszcze gdzieś tu był ten motylek, ale na razie może dajmy sobie z nim spokój. Słaby punkt pocisk. No, chyba się domyślam, o co chodzi. Ja cięż pierciele. Ale wielki bazyliszek. Podejrzewam, że gdybyśmy tam zeskoczyli, to byłaby totalna masakra. Nie przypominam go sobie totalnie, ale wiadomość, którą zostawił tutaj gracz, no świetnie nam podpowiada, że w sumie to jest świetne stanowisko strzeleckie, gdzie w zasadzie ten bazyliszek nic nam nie może zrobić, a my możemy mu po prostu legalnie, normalnie zasadzać kolejne strzały. Świetnie, świetnie. I sporo całkiem dusz za niego, w sumie nic dziwnego, bo był całkiem sporych gabarytów. Dobra, ajajajaj, no nic. Niestety, za każdym razem, kiedy skaczemy, duży odłamek tutaj nie do razy 3, dobra. A więc tu był ten mały gałgan. Dobra, kolejny padł, świetnie. Z nich wypadają, z tego co pamiętam, trujące mchy. Będą, myślę, bardzo przydatne. Rozjarzony klejnot życia. I mamy tutaj jakąś skrzynkę. Pytanie, czy to... Nie, to nie jest mimik. Ale przeczytajmy sobie wiadomość. Zbliża się mężczyzna. Ciekawe, o co może tutaj chodzić. Rapier Ricarda. A może to o to właśnie chodziło? Przed tobą iluzoryczna ściana, ale to, co za tobą... Uważaj na górę. Mamy tu gdzieś iluzoryczną ścianę? Chyba nie. Chociaż może, bo w sumie za bardzo stąd wyjścia nie ma. Chyba, że chodzi o to, bo taka się wyróżnia. Tak, myślałem. Ale zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze na nas czeka. Chyba nie, poza tym skarbem na tym grzybku.
ale już sobie go darmię, bo prawdopodobnie jest to pozostałość po tym motylku, który po prostu ginąc zostawił tam swój skarb. Dobra, mamy tu jakąś chyba windę i... Nie, dziwnych odgłosów żadnych nie ma. Dusza nieznanego żołnierza. A, przeczytajmy sobie oczywiście ten rapier. Jest on dosyć znany z serii Souls, bo wiem, że występował w pierwszej części. No i jest to broń bardzo dobra pod nasz build, przynajmniej chodzi o zręczność, bo ma skalowanie na A. Bogato zdobiony rapier, podobno należał do księcia ze starożytnej opowieści. Istnieje wiele wersji historii księcia, który przemierzał rozległe krainy i w końcu stał się nieumarłym. Większość tych opowieści kończy się tragicznie, ale są jednak pewne wyjątki. To co kiedyś wspominałem, jeśli chodzi o serię z Dark Souls 3, że jeśli chodzi o historię... A tutaj jest faniak! Zobaczcie, jak się ukrył. No, sorry, miałeś pecha, kolego. Jeśli chodzi o historię NPC-ów, to znaczy ogólnie postaci w Dark Souls, no to bardzo rzadko zdarzają się takie pozytywne, takie wiecie, sensu stricte pozytywne zakończenia tych historii, ponieważ no i tutaj występuje taka zasada coś za coś, tak? Czyli ile dobra, tyle zła i na odwrót. Można tak to nazwać, to jest bardzo szary świat. Dobra, tutaj mamy ewidentnie ukrytą ścianę i chyba tu już nawet byliśmy w poprzednim materiale, także wykończmy tych tutaj wojowników, a w zasadzie nawet nie tyle wojowników, co bardziej skrytobójców by pasowało. Dobra, nie ma sensu tu przybywać, bo już tak powiedziałem, byliśmy tutaj, więc nie ma co się za bardzo powtarzać. A jaki? Myślałem, że spadnie, ale akurat uparty typ nie chciał spaść. Wiem, że tutaj będzie bodajże dwóch. Jednego już mamy. No, trzeba przyznać, że skoczni to oni są, no ale nie dali rady. Pamiętam cały czas o tym przeciwniku, który tutaj jest. Lepiej, żeby on spadł. Przynajmniej będziemy go widzieć. Bardzo dobrze widzieć. O kurde. Co tu się stanęło? No, powiem wam, że takiego skoku się nie spodziewałem. No, ale... Jeśli chodzi o jego inteligencję, to tak średnio bym powiedział. Ale chyba przeżył. Tak, przeżył. No bo z drugiej strony ten upadek, który tam miał, to nie był specjalnie duży. Troszeczkę go poraniło, ale nie za dużo. Dobra, wiecie co, spróbujmy zdobyć ten skarb po raz drugi, tylko no właśnie, kurczę, chyba znowu wróciliśmy do pewnego punktu wyjścia. A, tutaj w zasadzie stąd przyszliśmy. Także nie chciałbym się za bardzo powtarzać, jeśli chodzi o tą lokację, zresztą dobrze o tym wiecie, bo w sumie to nie ma sensu, tak? Skoro już to było w poprzednim materiale, no to po co to powtarzać? Także dobra, postarajmy się tak w miarę... A, no tak, tutaj mamy... pułapkę wyjątkowo wredną. Ale na szczęście, tak powiedziałem, nie stanowią dla nas specjalnego wyzwania. No, ten już troszeczkę poranił, ale no nie miał szans w starciu z bliźniaczym ostrzem, na dodatek pod błyskawicę. Dobra, mały pomarańczowy rzep. Tutaj mieliśmy jakiegoś skrytobójcę, który nam zostawił ognistego motyla. Bardzo fajnie, tych ognistych motyli nigdy nie za wiele, więc... O proszę, mamy tu tego cwaniaka. No, ten już był wytrzymalczy i dał nam, no, sporo dusz, prawie 1000. Fakt, że mam ten pierścień, który... daje nam więcej dusz za pokonanych wrogów, ale jednak to całkiem sporo. Wiecie co? Spróbuję tu zrolować. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy bardzo prawdopodobne, że zginę, ale trudno. Tak myślałem. Także tutaj prawdopodobnie trzeba jakoś przebiec albo skoczyć. Jeżeli nie uda się bodajże za trzecim razem, to damy sobie spokój, żeby nie marnować czasu. Bo ten skarb mogę zdobyć po prostu poza nagraniem, tak? To nie jest jakoś bardzo pilne, ale fajnie byłoby go zdobyć po prostu, nie? O ty kurde... dziadu. Tak atakować pałką od tyłu to naprawdę wredne. Dobra, postarajmy się zdobyć jeszcze raz ten skarb. Jeżeli się nie uda, no to po prostu damy sobie z nim spokój. Przynajmniej na tą chwilę.
A spróbujmy go tak po prostu przebiec tam. Chociaż no właśnie. A. No i mamy jeszcze tutaj przeciwnika, który się prosił, żeby zginąć. No dobra, zobaczmy, czy się tym razem uda. I chyba tak udało się. Chociaż na kamień, klucz Farosa i znak wierności. Myślę, że warto byłoby było się męczyć. Wiecie co, wrócimy sobie kością wiodącą do domu, do ogniska, aby po prostu nie marnować czasu na powrót do ogniska. Nie ma to jak retoryka, powrót do ogniska, żeby nie marnować czasu do ogniska. Dobra. Odpocznijmy sobie, bo w sumie i tak wielu przeciwników nie pokonaliśmy, a w sumie ruszamy dalej z eksploracją, bo w sumie warto. Dobra, pamiętajmy o tym przeciwniku za nami, żeby nas nie męczył. A teraz spróbujemy dostać się do bossa. Spróbujemy dostać się do bossa opcjonalnego, dosyć charakterystycznego, jeśli chodzi o tą lokację, bo sobie nieco przypomniałem. Ten boss jest, można powiedzieć, eksperymentalny. Ja nazywam niektórych bossów w serii Souls eksperymentalnymi. Dlaczego? Dlatego, że normalnie taki klasyczny boss, no to wiadomo, polega na tym, aby po prostu walczyć z danym bossem, nauczyć się jego ciosów i po prostu znaleźć na niego odpowiednią taktykę. Natomiast eksperymentalni bossowie, jak to ich nazywam, no to żeby ich pokonać, trzeba wykonać określoną rzecz, tak? Inaczej jakby boss jest nie do ruszenia. Takim bossem był chociażby z Dark Souls 3 Yorm. O ile oczywiście można go było pokonać normalnie, tak klasycznie, ale zajęłoby to bardzo mnóstwo czasu. I wydaje mi się, że po prostu o wiele łatwiej i prościej byłoby było go pokonać za pomocą tego miecza, jeżeli pamiętam, Władca Burz, który po prostu wytrącał go z równowagi i w zasadzie nie dawał mu żadnych szans. Szczególnie jeżeli wykonaliście jeszcze zadanie, a w zasadzie takie serię zadań z Zigwardem, no to wtedy to walka była już naprawdę bardzo prosta i to w zasadzie nie było żadne wyzwanie. Mimo że to był Lord, tak, jeden z władców Pogorzelisk. No ale to taka mała anegdotka, jeśli chodzi o Dark Souls 3. Zbliża się szkielet. O, mamy tu takiegoś innego przeciwnika. I to bardzo mocnego przeciwnika. No, bardzo, bardzo mocnego. Tego nie możemy zlekceważyć w żaden sposób. Ale on nie może również lekceważyć nas, bo jak widzicie, w zasadzie poszedł bardzo łatwo. Tu mamy jakąś drogę, ale z tego co pamiętam, to właśnie tutaj szło się na tego bossa. Nie waż się szkielet. Tutaj mamy jakiś również skarb, ale... A no właśnie, mamy tego szkieleta z wiadomości gracza. Także bardzo warto czytać te opisy. Wiwat dla skrzydła. Kolczasty beach. A jednak nie, to jednak nie tutaj. Swoją drogą, zobaczmy sobie ten beach. Kolczasty, również pod zręczność. Bicz z kolcami. Rozdziera skórę i powoduje krwotoki. Bardzo skuteczny przeciwko nieosłoniętemu ciału, ale nie w starciu z opancerzonymi wrogami. W sumie to ma sens, tak? No bo takie bicze w sumie powstawały bardziej, no, żeby na przykład poganiać zwierzęta, ewentualnie żeby torturować ludzi. Więc... A nie po to, żeby walczyć na przykład z uzbrojonym mężczyzną, tak? To czy w ogóle z uzbrojonym wojownikiem. Dobra, tutaj przed nami widzę już dwóch wojowników. O, proszę bardzo, jeden już się nawet do nas sam zgłosił. Może to i lepiej. Mieliśmy już okazję z nim walczyć. Jednego bodajże... A, nie, przepraszam. Jednego pokonaliśmy, ale jakby byliśmy w ognisku. Także... Oskubany! No, powiem wam, że robi się naprawdę bardzo niebezpiecznie. Bardzo, bardzo niebezpiecznie. Rozwalił nas w sumie z palcem w nosie. Także, no powiem wam, że robi się śmiesznie. Ale i wyzwanie to w sumie dobrze. To w sumie dobrze, bo gdyby szło za łatwo, to byłoby szczerze mówiąc trochę nudno. Dobra, klasycznie tego wojownika, tego przeciwnika powalmy. Także no, mamy już dwa zgony, no jeden był taki trochę nietypowy, bo jakby nie patrzeć, tutaj dostanie się do skarbu to inna bajka. Dobra, pobawimy się trochę łukiem. Wiem, że tych przeciwników mogłem rozwalić w sumie z palcem w nosie bliźniaczym ostrzem, ale z drugiej strony możemy się trochę pobawić jako łucznik, bo w końcu łuk jest naszą taką bronią dystansową, idealną pod nasz build.
Dobra. No i zadajemy tym przeciwnikom naprawdę sporo obrażeń, więc myślę, że to będzie na nich sposób, żeby po prostu się nie męczyć, a żeby po prostu pokonać ich w miarę szybko. Dobra, tutaj powalmy tych cwaniaków, bo ewidentnie chcieli na nas pułapkę. No ta, drzewo. No można i ta. Dobra, prosto w głowę, świetnie. Tutaj będzie... A, mamy tu jeszcze innego. Dobra. W przerwie między nagraniami chyba skoczę sobie po dodatkowe strzały, bo mimo wszystko, mimo że mam ich całkiem sporo, można powiedzieć tych lepszych, no to jednak warto ich mieć naprawdę sporo. Szczególnie, że mamy tu przeciwników takich naprawdę nastawionych bojowo, jak tamten, który nas zabił. Wydaje mi się, że posługiwał się w jakiś sposób mrokiem. Wystarczyło przyjrzeć się jego broni, która wręcz emanowała mrokiem. Także trzeba się naprawdę skupić. Tu już nie są przelewki i nie chciałbym zginąć. No w sumie tutaj, znaczy wiadomo, zginąć i tak prawdopodobnie zginę wbrew swojej woli. Ale wolałbym jednak nie ginąć aż tak często. Dobra, także runda druga, koleś. Dobra, świetnie. Poszło teraz bardzo łatwo. Pęknięta kula czerwonego oka, czyli tutaj będziemy mogli sobie te przedmioty farmić. Bardzo mnie to cieszy, bo w przerwie między nagraniami jeszcze wcześniej bawiłem się właśnie w najeźdźce, co... No, rezultat był różny, ale najważniejsze jest to, że udało się pokonać jednego gracza, co będzie tutaj bardzo przydatne. Wyjaśnię później dlaczego, jeżeli uda nam się pokonać opcjonalnego bossa. O cholera, o cholera! Dobra, udało się, było naprawdę blisko. Tylko no właśnie, teraz on nas... Dobra, świetnie, świetnie, już naprawdę myślałem, że nas powali i to była, to w sumie byłoby bardzo w moim stylu. Uleczmy się cudem, bo w sumie mam go ustawiony, a w zasadzie z niego nie korzystam, co w sumie jest błędem, no bo inaczej po co w ogóle miałbym go ustawiać, nie? Dobra, tutaj mamy kolejnego gagatka, tylko właśnie, czy słyszę jakieś dziwne dźwięki? Wydawało mi się, że jakiś przeciwnik tutaj do nas chciał podejść. No trzeba przyznać, że bardzo skoczny. A, dwóch mamy, świetnie. Dobra. I ci mają bicze. Teoretycznie nie powinny nam zadawać dużo obrażeń, bo jak już było napisane w opisie biczu, że na opancerzonych przeciwników bicz nie za bardzo się sprawdza, ale szczerze mówiąc wolałbym nie sprawdzać tego na własnej skórze. Tak średnio bym powiedział. Dobra, udało się ich pokonać, najważniejsze, no i trochę dusz za nich jest. Czyli w zasadzie znaleźliśmy ich słaby punkt, mianowicie strzały. Znowu tutaj szkielet, no znowu. Tutaj szkieletów jest naprawdę sporo, drogi graczu. Tak, tutaj mamy ewidentnie ślady krwi. Prawdopodobnie jest to jakaś walka i już nawet widzę gagatka. Tylko tak, no tutaj go tak nie dorwiemy. Ale może uda się go... No, dosłownie o centymetr. Proszę bardzo, świetnie. Spadł. Niech spada. Dobra, tu trzeba uważać na tym moście. Z tego co pamiętam, tutaj był... mroczny duch. O właśnie, przed tobą mroczny duch, przed tobą twardy wróg. I nawet stoi cwaniak. Tylko tak, najpierw zanim pójdziemy do tego mrocznego ducha, żeby z nim zawalczyć, co... Będzie trochę problem, bo już widziałem z daleka, że dzierży wielki, czy w zasadzie ogromny miecz. Także wiecie co? W sumie mam te cuda. Warto byłoby się trochę pobawić nimi. I mamy tutaj naprawdę kogoś mocarnego, bo cuda dużo mu nie robią. Znaczy, no trochę robią oczywiście, ale nie tyle, ile bym chciał. Dobra, znając życie, to on nas ma nas na... On ma nas na kilka strzałów. Podejrzewam, że raz, no może na raz to nie, ale na dwa to na pewno. I teraz nic mu nie zrobiliśmy. No powiem wam, że robi się ciekawie. Strzały tym bardziej nie powinny mu nic robić. O, no właśnie.
masa tego oręża sama w sobie pewnie by nas po prostu zniszczyła. Dlatego postarajmy się powalczyć tutaj łukiem mimo wszystko, bo jednak walka wręcz, znaczy może wręcz w zwarciu na tym moście, no powiem wam, że skończyłaby się średnio, ale chyba znaleźliśmy na niego sposób. Dobra, dobra, bo za bardzo nie może tu podejść. Wiecie, ta walka może wydawać się taka śmieszna, nie? Że w sumie walczymy tutaj w ten sposób i do tego jeszcze łukiem, ale nie wiem, czy czytaliście kiedyś dzieło Sztuka Wojny bodajże, Sun Tzu. I tam jest napisane coś takiego, że podstawą jest znajomość siebie i przeciwnika. Jeżeli znasz siebie i przeciwnika, no to masz już w zasadzie może nie tyle sukces, to już na pewno jesteś na o wiele lepszej pozycji. No i tak, ja znam siebie i wiem, że ciężko byłoby mi uniknąć ataku tutaj, na tym terenie walki z tym przeciwnikiem, no i wiem, co ten oręż potrafi zrobić. Podejrzewam, że wy również wiecie, co ten oręż potrafi zrobić. Także tłumacz... Oj, proszę bardzo, świetnie. Trochę dusz za niego zawsze wpadło. Więc tak powiedziałam, wy też pewnie wiecie, co ten oręż mógłby zrobić z naszą postacią. W zasadzie mógłby nas zmiażdżyć, no z palcem w nosie, tak? I nikogo pewnie by to nie dziwiło. Dobra, co ma ta? Zachowaj spokój, uważaj na koń, ale viva dla koń. Spróbuj przyjaciel. Wiecie co? Użyję sobie tutaj kukły człowieka, żeby jednak troszeczkę więcej życia mieć. Tym bardziej, że mamy 20, no teraz 25 kukieł. Także to jest naprawdę całkiem niezła liczba, tylko tak. Tutaj widzę jakiś skarb, myślę, że uda nam się przeskoczyć. W sumie, dlaczego mnie to totalnie nie dziwi? Naprawdę, totalnie mnie to nie dziwi. Udało się pokonać tego przeciwnika, a w sumie spadłem w taki głupi sposób. Wiecie co? Ja zrobię tutaj takie małe cięcie, dostanę się tutaj na swój sposób oczywiście i widzimy się po... no w sumie po chwili. Witam was po tym małym cięciu. Nawet nie wiecie, ile razy spadłem do tej cholernej... No, już nie powiem do czego. W każdym razie skarb, jaki tam zyskaliśmy, no to już wam mówię, to jest płomyk. Wzmacnia płomień piromancji. Także ta... Właśnie po ten przedmiot ginąłem tyle razy. No, oczywiście ma to swoje plusy, ponieważ zobaczcie na liczbę dusz przed cięciem i po cięciu. No, ale minusy, bo zobaczcie, ile mam strzał, no, jakby powiedzieć, po cięciu. No ale z drugiej strony zobaczcie również, ile mam pękniętych czerwonych kul oka. No ale dobra, nie przedłużajmy tego, no, śmiesznego dość przedstawienia i ruszajmy na bossa. Słuchaj uważnie. Co to jest za boss? A jest on dość specyficzny, trzeba przyznać. Oto on. Rydwan Kata. To jest nasz boss. Opcjonalny. Warto o tym zaznaczyć. Dobra. I tak, tych szkieletów, z tego co pamiętam, nie ma sensu zabijać, przynajmniej na razie. Dopóki nie pokonamy tego oto jegomościa, który to sprawia, że te szkielety są... O cholera, o cholera. No nie, no naprawdę... O, no dobra, także kolejne cięcie i widzimy się już na bosie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Bo szczerze mówiąc, no to było bardzo słabe. To było bardzo słabe, on mnie strasznie denerwuje. Także dobra, widzimy się za chwilę. No i witam was ponownie. Mam nadzieję, że tym razem już pójdzie lepiej. Także no dobra, wchodzimy na bossa drugi raz. Może tym razem już ten wygrany raz. No niestety, te szkielety są wyjątkowo wredne. I tak powiedziałam, no zabijanie ich tutaj za bardzo nie ma sensu. Trzeba się kryć przed tym Rydwanem. No i trzeba rozwalić tego cholernego przywoływacza, który będzie w zasadzie je, no, spamił, tak?
No i trzeba się ukryć przed rywanem. No, było blisko. Uleczmy się. Bierzmy swoje dusze, bo jednak tyle dusz, uwierzcie mi, nie chciałbym stracić. Nie, 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 nie. No i brawo ja. Uleczmy się szybko. Dobra. Dobra, dobra, teraz trzeba się ukryć, bo ten rydwan będzie tak stopniowo wracał do nas. Dobra, świetnie. Te szkielety już nam nie będą przeszkadzać. Także wybijmy je. Dobra, udało się jakoś taką, można powiedzieć, bazę zdobyć. Ale takich szkieletów i ich mistrzy, przywoływaczy będzie więcej. Niestety. Tak, tych skarbów póki co na razie nie ma co. Nie ma co, że tak powiem, zbierać, bo jak widzicie, ten rydwan całkiem szybko wraca. Dobra. No niestety te cholery będą wracać, dlatego trzeba szybko ruszać, kiedy rydwan. Tylko chętnie bym wyszedł, ale mnie zablokowali. No i chyba po mnie. I chyba po mnie. No i po mnie. O mój Boże. No dobra, próba numer 3. No powiem wam, że naprawdę robi się ciekawie, bo naprawdę, szczerze, naprawdę nie cierpię tego bossa. Nienawidzę go, po prostu nienawidzę. Dobra, także widzimy się po małym cięciu. Witam was po raz trzeci po cięciu. Postanowiłem zmienić tarczę. Tą tarczę, którą miałem wcześniej, no jednak dała nam 75% od obrażeń fizycznych. Tutaj mamy 100%, także myślę, że powinno być już nieco prościej. No dobra, tylko tak, trzeba tutaj... Przede wszystkim olewamy te szkielety. Poczekamy, aż rydwan je skosi i szybko biegniemy. Szybko biegniemy do tego, który jest za nie odpowiedzialny, inaczej po prostu to nie będzie miało sensu. To totalnie nie będzie miało sensu. Dobra, świetnie. I teraz możemy je na spokojnie zabić. Oczywiście moglibyśmy poczekać na rydwan, który by załatwił to za nas, ale lepiej mieć te gałgany z głowy. Teraz tak, zdobądźmy nasze dusze i znowu poczekajmy, aż rydwan przejedzie i znajdźmy tego gamonia, który jest odpowiedzialny za te szkielety. Jeżeli mam wybrać bossa, którego nie trawię, no to on jest w czołówce. Ten boss jest w czołówce. Dobra, a wiecie co? Walić ich. Walić ich. Mamy tutaj dźwignię, która powinna załatwić bossa, a przynajmniej rydwan. O, proszę bardzo. Tylko no właśnie, te szkielety zostają. A to już będzie problem. Jak nie wiem, czy zauważyliście, ale naszym bossem nie jest jakby jeździec, a koń. No, myślę, że ta walka też będzie przegrana. Chociaż może się uda. Nie ma co. Cholera, nie udało się powalić tych przywoływaczy wszystkich. Co jest dosyć niefortunne. No, trzeba przyznać, że ten koń ma naprawdę niezłe walnięcie. Dobra, zawracamy i musimy rozwalić tych przywoływaczy. Inaczej ta walka będzie bardzo trudna. Powinienem go rozwalić, zanim zamknąłem tą bramę. Mój błąd, przyznaję, ale... Już naprawdę miałem dosyć. Dobra. Uleczmy się szybko. Dobra, teraz świetnie, unikniemy. No, w końcu jakieś sensowne podejście. Ale jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem.
Aj! No dobra, przynajmniej jednego szkieleta mniej. Uleczmy się. O nie, no i nas zabił. Nie wierzę, nie wierzę w to. Naprawdę w to nie wierzę. Wiecie co? Spróbuję ostatni raz. Jeżeli się nie uda, no to przerywam odcinek, bo coś czuję, że to nie jest mój dzień. Także ostatnia próba i widzimy się przy bosie. Witam was ponownie po kolejnym cięciu. Nawet nie pytajcie, które to jest podejście, bo już nawet nie zliczę. Ten boss, ja już doskonale wiem, czemu zapomniałem tą lokację, a przynajmniej na początku o niej zapomniałem. Ponieważ ten boss sprawił, że wyparłem z pamięci tą lokację. Nienawidzę tego bossa szczerą nienawiścią. Uwierzcie mi, to jest dla mnie po prostu masakra i nic więcej. Ale mam nadzieję, że tym razem się uda. Mam nadzieję, bo uwierzcie mi, ja już po prostu tracę przy nim cierpliwość, ale dobra, skupmy się przede wszystkim na walce. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie, najwyżej się powtórzę. Ja po prostu tutaj użyłem świetlika, żeby się wzmocnić, bo stwierdziłem, że no jakoś w końcu musi się udać. No musi się udać, no nie ma innej opcji, tak? Więc wziąłem wszystko, cały swój arsenał, jaki tylko miałem, aby tylko się wzmocnić. Dobra, poczekajmy tu chwilę, niech przejedzie ten cholerny rydwan i ruszajmy dalej, żeby rozwalić tego kolejnego przywoływacza. Bo to w sumie jest największy problem tego bossa. Nie tyle walka z tym koniem, tak, a te szkielety. Dla mnie to one były najgorszym problemem. Ogólnie walcząc z nim, tak, i zresztą podejrzewam, że nie tylko ja. Ja już nawet pomijam fakt, że straciłem swoje dusze, które tam miałem bodajże 40 tysięcy. Naprawdę, no, szkoda w ogóle gadać. Ale dobra, rozwalmy gnoja, świetnie. Uff, naprawdę, czyli w sumie najtrudniejszą część walki z bossem mamy za sobą. Przynajmniej dla mnie, bo tak powiedziałem, jeżeli uda nam się dotrzeć do konia, to już w zasadzie mamy 3/4 sukcesu, bo walka z tym koniem naprawdę nie jest specjalnie trudna. Ale dojście do tego to już jest kompletnie inna bajka. No i niestety straciłem już tutaj świetlika. Chyba. Nie, chyba już tak, dobra. Udało się. Leż i gnij, cholerny. Już nie powiem co. Ty kobyło. Wredna. Ciekawe, jak mnie to trafiło. Jestem bardzo ciekawy, jak mnie trafił cios tego konia, znaczy w sumie tych tylnych jego kopyt. Dobra, uwaga, szarża. Dobra, świetnie, udało się, dobra. I walmy go. Dobra, dobra. Chyba lepiej trzymać się trochę bardziej z tyłu, ponieważ ten atak, który wykonuje te kopnięcie charakterystyczne, jest dosyć sygnalizowany. Chociaż ten atak, który teraz tutaj był, też specjalnie trudny do uniknięcia nie jest. Teraz chyba używam roku. Dobra, powalmy go. Uderzmy go ile się da. Dobra, świetnie. I już zaraz powinien być po nim. Zaraz powinien po nim. Trzymajcie kciuki. Nie, 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 nie. To nie możesz tak skończyć. To nie możesz tak skończyć. Zabijmy go. I wygraliśmy. Tak, tak, jeszcze raz tak. Udało się, tak. Uwierzcie mi, nigdy tak się nie cieszyłem jak teraz. Już nie będę tutaj krzyczał, bo szkoda mojego gardła. W każdym razie, nareszcie. Dobra, zbierzmy te dusze, które tutaj są, które mamy po drodze. Tam jakoś jeszcze widać z daleka. Dobra robota, chudzielec. No, można to tak nazwać. Naprawdę, nie wiem, które to jest podejście. Sama droga do bossa nie należy do specjalnie miłych. Dodam, że podczas jednej z prób... bo wiecie co, najpierw przeczytamy duszę tego rydwanu. A przynajmniej wiecie co, ja już nawet nie mam siły czytać, także przeczytajcie sobie sami. Ja tylko pokażę opis, bo naprawdę, uwierzcie mi, dawno żaden boss mnie tak nie wkurzył, nie zmęczył i nie... No nieważne, dobra, udało się, viva dla życia, świetnie. Dobra, dałem nawet plusa. Tak, tutaj jest przymierze. Dosyć ciekawe przymierze, bardziej dla osób, które lubią nawiedzać inne światy. I żeby do tego przymierza się dostać, należy mieć właśnie jeden znak niechęci, czyli chociaż raz pokonać jednego gracza podczas inwazji.
Inaczej do tego przymierza się nie dostaniecie, także to taka mała rada. I porozmawiajmy sobie z nim. Żądam. Oj tak, żądam. Yes, of course. Why else would you be here? Do you give yourself to Nahal? Oczywiście, zrobię wszystko, żeby pochłonąć się w krwi moich wrogów. Blood. That's it. Undead blood, like your own. But it's not as easy as you think. What do you say? Join the Brotherhood of Blood? Oczywiście, że tak. That can hardly be the whole story. I want to hear what you really think. You want more than just a little blood. You want to be drenched in blood. Mired in its O tak, człowieku. Znaczy, masz rację. Chcę pogrążyć się w krwi moich wrogów, szczególnie tego kata. No i proszę bardzo, mamy odblokowane osiągnięcie. Przystępujemy, ponieważ ja wcześniej do tego przymierza nie przystąpiłem, ponieważ nie wiedziałem, co trzeba mieć, żeby przystąpić do tego przymierza. No później się już dowiedziałem. I knew it. I knew it. Now you are a servant of Na'ala. This crest of blood is yours. Proszę bardzo, dostajemy pieczęć krwi. Another servant of blood. You will serve well. I just... Dobra, zobaczymy sobie ten pierścień. Co to dokładnie jest? Pierścień przymierza dla tych, którzy szukają krwi. Proszę bardzo, opis, tak powiedziałem. Muszę się naprawdę uspokoić, bo walka z tym bossem była naprawdę dla mnie tak denerwująca. Co drogo, możemy u niego kupować kilka rzeczy, na przykład wielką kostę, dzwonek kapłana. Dosyć ciekawe, mamy również delikatny sznurek, zwiększa szansę zaatakowania cię, także jeżeli ktoś bardzo lubi walczyć na PvP, myślę, że ten pierścień jest dla niego. Mamy również urnę uroków, czerwony statutowy rysik, pękniętą czerwoną kulę oka i srebrny talizman. Proszę bardzo, zobaczymy ten srebrny talizman, bo tego nie pamiętam. Czerwony rysik, no to jest taki standard. Kupujmy go sobie, bo dlaczego nie? I mamy również piromancję. Ale akurat piromancja przynajmniej na ten etap mnie nie interesuje. You know anything about tokens of spite? Well, I'll reward you if you win with red orbs. You know. A cracked red eye. Swoją drogą, tych czerwonych kul mam naprawdę sporo. Więc to jest taki mały plus ruszania do tego bossa. Uwierzcie mi, to jest jedyny plus. Reszta to są same minusy. Swoją drogą, tu mamy takie trzy posągi. Możemy wejść do pojedynku, walcząc z innymi graczami. Jak to będzie? No nie wiem, może zrobię nawet odcinek, jak sobie powalczymy trochę. Kto wie. Mamy takie trzy posągi, bodajże każdy z nich ma inną arenę, nie korzystałem z nich. Wiem, że podobne areny mają błękitne strażnicy. Ale wiecie co, wracajmy do Majuli, bo trzeba zyskać trochę poziomu. Byłby o wiele większy, gdyby nie ta strata dusz, która no trochę boli, nie ukrywam. No ale trudno. Myślę, że damy sobie... Zobaczymy ile możemy zdobyć, ale chyba trzy poziomy z tego co pamiętam. Tak, trzy poziomy mamy i damy sobie dwa w siłę i jedną w dostrojenie, żeby jednak zwiększać siłę cudów. Użyć cudów, to nam się może bardzo przydać. I zgadzamy się na to oczywiście. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że już pora kończyć ten odcinek, także już w tym spokojnym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo wszystko. Jeżeli tak, zostawcie kciuk w górę i oczywiście zapraszam do komentowania, do oceniania, do zdrowej krytyki. Także widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia, bracia i siostry.